Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kinetyk i dzisiaj przechodzimy do kolejnych typów meczów piłkarskich na progresji, mimo tego, że ostatni kupon ze względu na niestety słaby występ Liverpoolu nie siadł, to dalej jesteśmy na plus o 50 zł. Dzisiaj kolejne typy, kolejne fajne spotkania i mam nadzieję, że kolejne zarobione pieniądze. Zaczynamy jednak oczywiście od naszego coodcinkowego konkursu, w którym do wygrania jest 50 zł od BetClicka. Meczem specjalnym będzie spotkanie Lecha Poznań z Zagłębiem Lubin. Stwierdziłem, że skoro już ta nasza polska ekstraklasa wróciła, no to warto, żeby te mecze również gdzieś na tym kanale się przewinęły, chociażby w formie meczu specjalnego. Tak jak co odcinek, wszystko co trzeba zrobić, to wytypować mecz w komentarzu oraz napisać minutę strzelenia pierwszej bramki, a także dorzucić swój nick na BetClicku. Osoba, która poprawnie wytypuje wynik spotkania oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszej bramki, wygrywa 50 zł do ładowania na swoje konto BetClick, także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do typowania, zapraszam do zostawienia łapki w górę, słyszałem, że to podobno pomaga w zwycięstwie, no i oczywiście, jeżeli jeszcze konta na BetClicku nie masz, to zapraszam również do sprawdzenia linków w opisie, ponieważ tam znajdziesz formularz z kodem BETYVIP50, otrzymujesz pierwszy bezpieczny zakład bez ryzyka do 50 zł, a więc stawiasz pieniążki, jeżeli ci kupon siądzie, no to oczywiście wygrywasz pieniądze, które możesz sobie spokojnie wypłacić, a jeżeli kupon nie siądzie, no to BetClick zwraca postawiony zakład na twoje konto, który również możesz już dowolnie wypłacić, nie musisz dalej nim obracać, ale oczywiście możesz, jeżeli oczywiście masz taką ochotę. Także zapraszam do rejestracji, a my jesteśmy już na stronie BetClick i przechodzimy do niemieckiej Bundesligi, bo tutaj pierwsze spotkanie, które nas dzisiaj interesuje, a więc mecz pomiędzy Hertą Berlin a Bayernem Monachium. Faworyt jest jeden, stawiamy czystą dwójeczkę na Bayern. Bawarczycy są ostatnio w gazie, powiększyli przewagę nad drugim w tabeli Lipskiem. Hertha wręcz odwrotnie, w absolutnym kryzysie. Pasmo porażek, strasznie słaba pozycja w lidze. Obecnie Hertha w strefie spadkowej, także no, nie ma co tutaj analizować tak naprawdę tego meczu jakoś bardzo mocno. Jedyne co może pójść nie tak, to jakaś dekoncentracja graczy z Bawarii, natomiast wydaje mi się, jestem wręcz pewien, że taka dekoncentracja miejsca mieć nie będzie, ponieważ Bayern to jednak nie tylko piłkarze, którzy są fenomenalni, ale także sztab, który potrafi ich odpowiednio zmotywować do każdego spotkania, bo wiadomo, że inaczej gra się mecze w Lidze Mistrzów, inaczej gra się mecze z rywalami takimi odwiecznymi w lidze, a jeszcze inaczej gra się mecze, które no, podchodzicie z taką mentalnością, że musicie to wygrać, wtedy właśnie wchodzą ci wszyscy specjaliści, szczególnie związani na przykład z psychologią, którzy mają odpowiednio piłkarzy zmotywować, aby nawet w takim spotkaniu ta dekoncentracja się nie wkradła, i myślę, że spokojnie tutaj możemy na ten Bayern postawić. A co ciekawe, to nie jest ostatni raz, kiedy jesteśmy w tym spotkaniu, ponieważ dzisiaj chciałbym postawić jeszcze jeden kupon specjalny, więc tutaj wrócimy, ale wtedy trochę bardziej z tym spotkaniem pokombinujemy. I teraz, moi drodzy, coś co mam w zwyczaju, a więc przechodzimy do Cypru. No jak wiecie, ja lubię czasami odkrywać te troszeczkę inne ligi, natomiast mamy bardzo, ale to bardzo fajne spotkanie Doksy z Omonią Nikozja i tutaj bardzo wysoki kurs na zwycięstwo gości. Dlaczego moim zdaniem warto postawić na Omonię i dlaczego warto zaufać tym piłkarzom? Ponieważ biorąc pod uwagę całą historię pojedynków, to naprawdę, mimo tego, że jest ona zacięta, to Omonia raczej wychodziła tutaj zwycięską ręką. Dodatkowo Omonia w tym momencie na wyższej pozycji w lidze, dodatkowo Omonia, która ma no, klasę wyższych zawodników, mimo że mówimy tutaj o lidze cypryjskiej, i kurs 1,51, który jest bardzo zachęcający do tego, żeby tą drużynę właśnie obstawić. Pamiętajcie, żeby się przypadkiem tutaj nie pomylić i nie postawić Olympiakosu Nikozja, bo ten mecz to już jest zupełnie, zupełnie inna historia. Tutaj zwycięstwo Omonii 1,51, jak najbardziej fajny kursik. I tak jak mówię, dzisiaj za bardzo nie kombinujemy, dzisiaj obstawiamy zwycięzców, ale zobaczycie, że w trzecim typie na tym kuponie będzie troszeczkę inaczej. Mimo tego, że trzeci typ na tym kuponie również będzie z odległej ligi, ponieważ wchodzimy sobie do Turcji, jak wiecie, mój kierunek, który lubię, ale tym razem nie do Super League, a do drugiej ligi tureckiej, także bardzo, ale to bardzo głęboko, gdzie Samsunspor gra z Bandırmasporem. Bardzo fajne spotkanie, ale spotkanie, które może potoczyć się w sumie w różne strony. Widzicie, że tutaj raczej osoby typują zwycięstwo gospodarzy. Ja powiem szczerze, że wcale co do tego nie byłbym aż tak bardzo przekonany. Ten mecz może potoczyć się w różny sposób, ale po przeanalizowaniu różnych spotkań, zarówno spotkań bezpośrednich między tymi drużynami, jak i ostatnich ich spotkań w lidze, stwierdziłem, że znacznie ciekawiej jest postawić coś innego, to znaczy wchodzimy sobie bezpośrednio w ten mecz, idziemy na gole w spotkaniu, rozwijamy sobie i stawiamy, że w tym meczu padnie poniżej 3,5 gola. W ostatnich spotkaniach naprawdę nie padało więcej niż 3 bramki, te drużyny wygrywały 1-0, 2-0, 2-1, ale te 4 bramki no nie padały raczej. Kurs 1,49, dodatkowo ja osobiście uważam, że Bandırmaspor tutaj będzie stawiał bardzo ciężkie warunki, nawet ofensywne, i wcale nie zdziwiłbym się, jakby
jakby goście wygrali to spotkanie, mimo tego, że kurs na nich jest bardzo wysoki. Natomiast cóż, tutaj sobie stawiamy na takie bardziej pewne rzeczy, czyli stawiamy na to, że w tym meczu nie padną 4 bramki, czyli padnie poniżej 3,5 gola. Także kurs całkowity, moi drodzy, 2,99, to w co zawsze tutaj celujemy. Obstawiamy sobie oczywiście 50 zł, także do wygrania 131,56 zł. Podsumowując kupon, zwycięstwo Bayernu, zwycięstwo Omoni oraz poniżej 3,5 gola w drugiej lidze tureckiej. Brzmi to bardzo absurdalnie, ale uwierzcie mi, że ten zakład jest bardzo ciekawy, także liczę na to, że będąc na tym drugim progu progresji, który również wynosi 50 zł, spokojnie wrócimy na dobre tory, wygramy ten zakład, także spokojnie. Stawiamy sobie zakład za 50 zł, potencjalna wygrana, taka jaką widzicie na waszych ekranach, ale to jeszcze nie koniec na dzisiaj. Bo dzisiaj również chciałbym postawić drugi kupon, który będzie miał jedno ryzykowne zdarzenie, ale dzięki temu bardzo fajnie podskakuje nam kurs. Obiecałem, że wrócimy do tego spotkania Hertha Berlin z Bayernem Monachium i wracamy do niego. Co więcej, obstawiamy nie tylko zwycięstwo Bayernu, moi drodzy, ale jak sobie zjedziemy troszeczkę niżej, to wynik meczu oraz obie drużyny strzelą bramkę. Obstawiamy, że wygra to spotkanie Bayern Monachium, ale wygra to spotkanie do zera. I teraz dlaczego warto to obstawić? Ponieważ Hertha ostatnio, tak jak już mówiłem wcześniej, zawodzi. Hertha nie strzela wcale dużo bramek. Oczywiście zdarzy im się ten gol i w tym meczu, z racji na to, że są gospodarzami, tym bardziej może im się zdarzyć bramka. Szczególnie, że Bayern w tej obronie zawodzi. O tym już kiedyś na kanale wspominałem. Więc absolutnie nie zdziwię się, jeżeli ten mecz skończy się nawet wynikiem, nie wiem, 3-1, 4-1 dla Bayernu, ale ta bramka padnie. Niemniej kurs 2,70 na zdarzenie, w którym Bayern wygrywa do zera to spotkanie, jest czymś, obok czego po prostu nie mogę przejść obojętnie, także chciałem po prostu postawić dzisiaj drugi kuponik o trochę mniejszej wartości, ale z ciekawszymi kursami, także to będzie pierwsze zdarzenie na nim. Natomiast nie ostatnie, bo teraz idziemy sobie do drugiej ligi niemieckiej, w której Aue będzie grało z HSV i tutaj również to jest spotkanie, które ma moim zdaniem jasnego faworyta, to znaczy wydaje mi się, że Hamburger nie będzie miał większych problemów na to, żeby wygrać ten mecz, mimo tego, że gra na wyjeździe. Także tutaj podbijamy sobie jeszcze ten nasz kupon zwycięstwem HSV 1,69, bardzo fajny kursik. Nie chciałem dublować tych meczów, dlatego nie pojawił się on na pierwszym kuponie. Chciałem bardzo mocno rozdzielić te dwa typy, ale oczywiście wy, jeżeli chcielibyście postawić na przykład jeden bardzo długi typ, albo trochę pomieszać tymi meczami, to jak najbardziej wydaje mi się, że to też jest taki pewniaczek, który warto postawić na swoim kuponie, bo HSV obecnie ma ekipę, która może zapewni im nawet powrót do Bundesligi. A ostatnie zdarzenie również nie będzie z pierwszej ligi danego kraju, bo przechodzimy do Serie B, w którym to mierzyć się będzie Lecce oraz Ascoli. Tutaj stawiamy na zwycięstwo gospodarzy, możemy widzieć też, że większość tak samo jak my typuje. Dlaczego? Lecce, siódma drużyna tabeli, głównie ostatnio remisująca, także tutaj może się pojawić małe zwątpienie, no ale grają z Ascoli, drużyną 18, drużyną, która też nie ma formy, drużyną, która ma skład znacznie, ale to znacznie gorszy, także Lecce raczej jest tutaj faworytem, raczej nie powinno mieć problemu, a my dzięki temu otrzymujemy kursik z ten kupon z kursem 6,80, także potężny kurs, bardzo mocno podbijany oczywiście przez zdarzenie, w którym Bayern Monachium ma wygrać spotkanie z Hertą, nie tracąc przy tym jednocześnie bramki. Ale czy taki kurs jest tutaj duży? I tak wydaje mi się, że jak najbardziej. Dodatkowo to zdarzenie moim zdaniem jest prawdopodobne, ale ta Hertha gdzieś tam może zaskoczyć. Dlatego nie stawiamy tym razem 50 zł, ta stawka będzie troszeczkę niższa. Stawiamy 20 zł do wygrania prawie 120, także bierzemy to sobie jako taki nasz kupon specjalny. Stawiamy, moi drodzy, wszystko się zgadza. 20 zł postawione, prawie 120 do wygrania i miejmy nadzieję, że ten kupon również siądzie. Ja już dziękuję Wam za oglądanie, przypominam o zostawieniu łapki w górę. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli ten odcinek zrobi rekordową liczbę łapek. Naprawdę zapraszam do tego serdecznie. Typujcie również w komentarzach spotkanie Lecha Poznań z Zagłębiem Lubin. Trzymam za Was kciuki, żebyście to Wy właśnie wygrali 50 zł do ładowania od BetClicka. Jeśli jeszcze nie typujecie, bo nie macie konta, to zakładajcie je z linku w opisie. Tam z kodem BetyVIP50 otrzymujecie również pierwszy bezpieczny zakład bez ryzyka. I cóż, ja w tym momencie mogę się już z Wami pożegnać. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.